niestety w tym roku zmarła kolejna legenda żużla. Pan Zenon Plech urodził się 1 stycznia 1953 roku w Zwierzynie. W trakcie kariery zawodnik często określany był pseudonimem Super Zenon. Reprezentował barwy Stali Gorzów Wielkopolski oraz Wybrzeża Gdańsk, ponadto przez 15 lat jeździł w reprezentacji Polski. Jego największym osiągnięciem było zdobycie srebrnego medalu indywidualnych Mistrzostw Świata w 1979 roku. Ponadto ma też brąz z roku 1973. Jest 5-krotnym medalistą indywidualnych Mistrzostw Polski. Do tego 3 razy zdobywał złoty kask. Pan Zenon to postać bardzo ważna dla polskiego żużla. Spoczywaj w pokoju, nigdy nie zostaniesz zapomniany. Tym smutnym akcentem zaczniemy ten odcinek, a dzisiaj w materiale. Lotarski oraz Niedźwiedź skończyli z żużlem, Karol Baran i jego 26 milionów długu, angielski zespół w polskiej lidze, mieszkaniec Rybnika zgłosił skargę ze względu na nadmierny hałas, miasto Rybnik przyznało dofinansowanie, innowacyjny pomysł płatności na żużlu, derby lubuskie w Familiadzie, Unia Leszno ścięła koszty, mniej pieniędzy od miasta, ale na wstępie zachęcam do subskrybowania kanału Czarny Sport, my już lecimy z tym materiałem. Dosyć nieoczekiwanie z klubem GKM-u Grudziądz pożegnał się zawodnik, który miał odgrywać istotną rolę na pozycji juniora. Damian Lotarski, bo o nim mowa, bardzo wymownie i z żalem oświadczył o swoim odejściu na profilu w mediach społecznościowych. Nieoficjalnie wiemy, że Damian Lotarski swoją decyzję emocjonalnie łączył z byłym już trenerem GKM-u, Robertem Kępińskim. Damian postanowił zakończyć swoją karierę, gdyż żaden klub nie wykazał zainteresowania jego osobą. No i w końcu drugim zawodnikiem, który zakończył przygodę z żużlem, jest Sebastian Niedźwiedź. Jego poprzedni sezon, tak jak cała kariera, nie był usłany różami. Sebastian borykał się z poważnymi kontuzjami podczas swojej przygody z żużlem. Między innymi miał złamany kręgosłup. W tym roku wychowany falubazu doznał zwichnięcia łękotki oraz zerwania ścięgna w kolanie. A stało się to podczas spaceru po parku maszyn w meczu, w którym reprezentował kolejarz Opole. Było to spowodowane poprzednimi kontuzjami, które doznał Sebastian. Odjechał więc tylko jeden bieg w lidze i był zmuszony przejść o kulach resztę sezonu. Powodzenia dla tych dwóch zawodników na dalszej drodze życia. Ostatnio mieszkaniec Rybnika zgłosił skargę na zbyt duży hałas w okolicach żużlowego stadionu wywołany pracą motocykli podczas treningów i zawodów. To pierwsza taka skarga w historii miasta. Jak informuje portal enowiny.pl, sprawa jest dość poważna, bo do Urzędu Miasta wpłynęło już w tej sprawie oficjalne pismo, a urzędnicy nie mogą bagatelizować sytuacji. Na wiosnę badania akustyczne przeprowadzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, a dopiero na ich podstawie będą podejmowane decyzje. W klubie z Rybnika wszyscy są spokojni, bo od lat w żużlu obowiązują dość ostre wymogi odnośnie głośności tłumików i wszystko jest weryfikowane na bieżąco. Sama skarga może być niepokojąca z tego powodu, że duma tego miasta, klub żużlowy ROW Rybnik, traci uznanie wśród mieszkańców. Jednak żeby nie było tak smutno, ROW Rybnik otrzymał miejskie dofinansowanie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, które wybrzmiały w ostatnich dniach, poszliśmy drogą trudnych decyzji, ponieważ przesunięcia wymagają rezygnacji z innych zadań. Uznaliśmy jednak za najważniejszy głos mieszkańców, tłumaczy prezydent Rybnika Piotr Kuczera. Dokładną kwotę dofinansowania poznamy 4 grudnia. W 2017 roku wyszło na jaw, że Karol Baran zalega urzędowi skarbowemu 26 milionów złotych, a ta informacja dość mocno utrudniła zawodnikowi kontynuowanie żużlowej kariery. Wszystkie kluby bały się podpisywać z nim kontrakty, bo obawiały się wizyty komornika w czasie meczów. Baran ostatnio podpisał kontrakt z RZTŻ-em Rzeszów. W klubie deklarują, że nie ma mowy, by zawodnik wystartował w meczu ligowym, dopóki nie wyjaśni się jego sytuacja prawna. Sam zainteresowany zapewnił wszystkich, że w najbliższych miesiącach dostanie dokument, który potwierdzi brak długu i sprawi, że klub będzie mógł się z nim normalnie rozliczać. Baran przekonuje, że to formalność, bo w całej sprawie jest jedynie ofiarą przestępstwa. W 2014 roku nabył bowiem udziały w 2 spółkach, zajmujących się obrotem paliwami i to właśnie one ściągnęły na niego problemy, które trwają do dziś. Mamy nadzieję, że ta sytuacja szybko się wyjaśni i żeby nie było powtórki z rozrywki, tak jak z Edwardem Mazurem, który na start jako zaliczkę dostał 10 tysięcy złotych, po czym zniknął. Derby lubuskie w Familiadzie. Reprezentanci RM Solar Falubazu Zielona Góra oraz Moje Bermudy Stali Gorzu wystąpią w Familiadzie, jednym z najbardziej popularnych polskich teleturniejów. Liczymy na fajną zabawę, z której pieniądze trafią na szczytny cel. Trzymajcie za nas kciuki, bo szykują się telewizyjne derby, podkreślają zielonogórscy żużlowcy. Lubuskie derby w Familiadzie będzie można obejrzeć w noworocznym wydaniu odcinka Familiady, czyli 1 stycznia. Jak wiecie, większość klubów rozlicza się z zawodnikami na zasadzie punktów. Ile punktów uzbierze, tak wysoka będzie jego wypłata.
Jeszcze przed rozpoczęciem tego sezonu władze Terzetostrowi chwaliły się innowacyjnym pomysłem na płatności w żużlu i zachęcały zawodników do rozliczania się za poszczególne mecze na zasadzie ryczałtu. Wygląda to mniej więcej w ten sposób. Nieważne ile punktów przywieziesz, klub po każdym meczu płaci Ci wcześniej ustaloną kwotę. Nieważne czy zawodnik Ostrowi błyszczał, czy jechał bardzo słabo, i tak za każdy mecz dostawał około 10 tysięcy złotych. Takie pieniądze należały mu się bez względu na wynik indywidualny czy zespołu. Niestety ten pomysł odbił się na działaczach Ostrowi troszkę czkawką. Ostrowscy działacze i kibice przez większość sezonu zarzucali Grzegorzowi Walaskowi brak dostatecznej motywacji i jazdę poniżej swoich możliwości. Im rozgrywki trwały dłużej, tym doświadczony żużlowiec prezentował się gorzej. Ostatnie dwa mecze zakończył z 3 punktami, a w ostatnich wyścigach notował defekty. No ale wypłata się zgadzała. Jeśli Grzegorz Walasek pojechałby na miarę swoich możliwości, klub mógłby naprawdę dużo zaoszczędzić, bo zamiast 140 tysięcy złotych, zapłaciłby mu tylko 100 tysięcy złotych. 40 tysięcy różnicy. Obecnie Walasek nie ma klubu, ale wystarczy, że jeden polski senior wypadnie ze stawki, od razu jako pierwszy telefon krajowego seniora zadzwoni u Grzegorza. Miasto Leszno poszło po bandzie. Jeszcze w 2019 roku żużlowy klub mógł się cieszyć olbrzymim wsparciem miasta, który na żużel przeznaczało co roku ponad 2,5 miliona złotych. Okazuje się, że ta kwota może spaść nawet trzykrotnie. Bartosz Smektała oraz Dominik Kubera będą mieli szansę zarobić około 1,5 miliona złotych, a w Unii o takich pieniądzach mogliby tylko sobie pomarzyć. Warto dodać, że na ścięcia budżetowe zdecydowały się również miasta Lublin oraz Częstochowa. Motor od miasta dostanie 2,5 miliona złotych, a Włóknia aż 1,5 miliona, czyli wciąż znacznie więcej niż Unia Leszno. A my tu mówimy o najlepszej drużynie w Polsce. Przynajmniej do tej pory. A na koniec trochę fantazji. W ostatnim czasie angielski żużel przeżywa mocny kryzys. Sytuacja pandemiczna wyhamowała tamtejsze rozgrywki ligowe. Wciąż nie wiadomo, podobnie jak w Niemczech, co będzie z rozgrywkami w 2021 roku. Nic zatem dziwnego, że słychać o różnych pomysłach, które miałyby pomóc w rozwoju młodych angielskich zawodników. Jednym z nich jest start angielskiej drużyny w drugiej lidze żużlowej. Jak czytamy na portalu Po Bandzie, jest pomysł, wedle którego młodzi angielscy zawodnicy mieliby startować jako jeden zespół w polskiej drugiej lidze żużlowej. Swoje domowe spotkania mogliby oni rozgrywać na jednym z torów w Polsce, gdzie nie ma obecnie rozgrywek ligowych. Według mnie pomysł bardzo mocno do przemyślenia, ale w takim razie, po co mamy pierwszą oraz drugą polską ligę żużlową? Zróbmy od razu międzynarodową, międzygalaktyczną. A tak na serio, to podzielcie się swoją opinią w komentarzu. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Parę materiałów zaczerpnąłem z Instagrama Czarny Sport Fans, na który Was zapraszam. Jeśli Wam się ten odcinek spodobał, to zachęcam do subskrypcji kanału Czarny Sport, do zostawienia łapki w górę oraz miłego komentarza. Zapraszam jeszcze do polubienia strony Na Pełnym Gazie na Facebooku, do subskrybowania kanału Żużlowy Degustator Zakręceni w Lewo oraz Metanol, czyli autorskiego kanału Farmera, również zakręconego w lewo. Wszystkie linki w opisie. Ja się z Wami żegnam, do następnego, na razie, cześć!